Witam Cię bardzo serdecznie, witam Was bardzo serdecznie, bo mówisz w imieniu zespołu Liver. To jest zespół, który jest na swój sposób wyjątkowy, bo jest rodzinny. Trochę było już wcześniej zespołów rodzinnych, ale w Polsce nie za dużo. Powiedz mi, jak tworzy się taki zespół rodzinny? No bo muszą się nagle zmienić role. Do tej pory ojciec i syn, a teraz ojciec basista, syn gitarzysta? Wiesz, to gdzieś tam ten chłopak od dziecka wyrastał w atmosferze muzyki, gdzieś tam kręcił się na próbach gdzieś koło mnie, wiesz, i jakoś to zadziałało na niego w ten sposób, że po prostu zaczął grać, nie? A na samym początku gdzieś tam ja próbowałem go uczyć, później sam z pomocą moich kolegów i tak to się stało, że wychowałem sobie gitarzystę do zespołu i w sumie bardzo fajnie to działa. W domu jestem ojcem, w zespole jestem basistą. Bardzo, bardzo na fajnej stopie żyjemy, bo w sumie mamy relacje takie bardziej koleżeńskie niż jako ojciec i syn. Także no, mogę powiedzieć, że jest to mój najlepszy przyjaciel, mój syn. Także nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Kręci nas ta sama muzyka, podobna. Także no, same plusy. No właśnie, nie było wam, nie mieliście kłopotów z ustaleniem na początku, co grać i jak grać? Myślę, że wiesz co, to wypłynęło naturalnie. Gra się muzykę, którą się lubi. To od tego zawsze się zaczyna. I tak samo było z nami. Gdzieś tam ja przez lata nasiąkałem czymś tam, on też słuchał razem z nami od dziecka muzyki, którą ja słucham, więc też mamy podobne gusta muzyczne. No właśnie, kiedy słuchałem waszego debiutanckiego materiału, pomyślałem sobie, no kurczę, taki materiał mógłby spokojnie ukazać się w latach 70., 80. I byłby idealnie na czasie. To właśnie do tych dekad chcieliście udać się w podróż? Myślę, że jest teraz w ogóle jest ogólna tendencja, że korzysta się z tych starych brzmień, posłuchać tych nowych nagrań. Gdzieś tam cały czas to ta muzyka z lat 60., 70. jest, bo nie sposób, żeby tego nie było. Nie? To są korzenie muzyki rockowej. Gdzieś tam też u nas słychać tego bluesa, którego ja osobiście uwielbiam i jest to muzyka, od której w ogóle zacząłem słuchania jakiejkolwiek muzyki. No i to wszystko słychać. Później gdzieś tam zafascynowałem się też country, gdzie no, to jest bardzo szerokie pojęcie, muzyka country, nie? I też gdzieś tam te nutki słychać z country. No, generalnie nie jest to jakieś działanie celowe. To po prostu weszliśmy do studio, nagrali muzykę, którą czujemy najlepiej. Czyli naturalnie wam to po prostu wyszło. Tak prosto dokładnie, dokładnie. Naturalna sprawa. I co dalej? Bo no, niestety wszyscy jesteśmy uziemieni przez pandemię, no ale materiał jest, można go posłuchać. Jakie macie dalsze plany? No trudno teraz cokolwiek planować. Trafiliśmy na troszkę zły okres, jeśli chodzi o... Ale to wszyscy mamy ten problem, wszyscy muzycy. Nie dało się tego przewidzieć. Nie dało się tego przewidzieć. Gdy wchodziliśmy do studio w marcu, to właśnie zaczęła się ta pandemia cała. Rozmawiałem z Szymkiem. Szymek w ogóle chciał odwołać tą sesję nagraniową. Mówi, że nie ma może teraz sensu. Ja mówię, słuchaj, jesteśmy gotowi, kurczę, jesteśmy, jak to się mówi, na gazie, nabuzowani. Trzeba to wejść, zrobić najlepiej jak potrafimy i resztę będziemy czekać, co się będzie działo, nie? Jaki będzie to miało odbiór u ludzi, nie? Z tego co widzę, no, dość fajnie to się zaczyna kręcić. Pierwszy klip, który puściliśmy na Facebooku, gdzieś tam w 3-4 tygodnie, kurczę, mieliśmy 50 tysięcy wyświetleń. Bardzo dobre, jak dla zespołu, który po prostu przyszedł znikąd, nikt nas nie zna,
nie jesteśmy muzykami, którzy mają jakąś historię wielką, wcześniej grali w jakichś większych zespołach, no to jest wynik bardzo dobry, myślę. I też tak działamy. No to trzeba przenieść działanie w tym momencie w internet. No nie da się inaczej. A powiedz mi, mówisz, że jesteście muzykami, którzy wcześniej byli nieznani, nie mieli jakiegoś doświadczenia. Materiał jest profesjonalny, brzmi bardzo dobrze i jak się okazuje ma swój odbiór, więc jak to u ciebie jakby wyszło, że nagle, okej, okay, no to teraz robię zespół z synem i będę robił muzykę, to tak nagle przyszło? A to nie, no to nie tak, nie. No Muzyką właśnie, no właśnie. zajmowałem się od, można powiedzieć, od dziecka. Zacząłem bardzo późno, bo w wieku 15 lat. Szymek już zaczął w wieku, nie wiem, 6-7 lat zaczął chodzić na lekcje fortepianu. Ja natomiast no, w wieku 15 lat pożyczyłem gitarę akustyczną, jeszcze pamiętam taki. To starsi muzycy będą wiedzieć, o co chodzi. Defil akustyczny, struny 2 centymetry nad progami i postanowiłem, że będę się uczył grać. No i gdzieś tam skleciłem whisky jam, gdzieś tam w tydzień czy w dwa, że już udało mi się to zagrać i zaśpiewać na tej gitarze z bąblami na palcach. Chyba jestem masochistą. Spodobało mi się. No, wszyscy gdzieś zaczynaliśmy, prawda? A defile znane były jednak z tego, że to były trudne gitary, które nie wybaczały. Nie. No właśnie. Okej, czyli ty właściwie masz całą swoją długą historię, ale rozmawiamy głównie o tobie i o twoim synu, a w składzie jest jeszcze trzecia osoba. Tak, jest to Robert Winczowski. I też planując sesję nagraniową, chcieliśmy znaleźć perkusistę, który by się fajnie wpasował w to, co my robimy. No, mieliśmy z perkusistami kilka prób, gdzieś tam nie zadziałało to za dobrze. Nie czuli materiału. I w zasadzie 2 tygodnie przed sesją nagraniową stwierdziłem, że zadzwonię do swojego znajomego, z którym gdzieś tam wcześniej się znałem, 20 lat wstecz, a wiedziałem, że ciągle gra, że ciągle jest aktywny, że uczy młodych perkusistów grać na perkusji. I wysłałem mu demówkę i mówię, że jest sesja do zagrania. No i nie ma sprawy. Kiedy? Ja mówię, no Robert, za 2 tygodnie. No dobra, przygotował się. Tydzień przed sesją mieliśmy próbę, dosłownie 3 godziny. I weszliśmy do studio po jednej próbie. Wspaniale, no to Graliśmy może być materiał. taka chemia zupełnie naturalna, tak? Tak. To mi się właśnie w Robercie podoba, że ten człowiek bardzo fajnie, jak to się mówi, czyta w twoich myślach. Temu człowiekowi nie trzeba nic tłumaczyć. On wie, on słyszy, wie, jak się powinien zachować w pewnych momentach w numerze. Także no. Bardzo fajnie mi się z nim współpracuje, I od początku chcieliście, żeby to było trio, tak jak nie? Jimi Hendrix Experience? No, na płycie mamy ponagrywane kilka gitar. W trio gramy teraz z konieczności, dlatego że no, nie jesteśmy zespołem, który mógłby zarabiać więcej pieniążków. Jesteśmy młodym zespołem, który dopiero startuje i po prostu no, zatrudniając muzyków, no fajnie by było im zapłacić, nie? Za to, co robią na koncercie. No niestety nas w tym momencie na razie nie stać, nie? Na ten. A Ale że to też fajnie koncertów nie ma, działa, to bo. też nie ma za bardzo jak tego rozbujać. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale to też fajnie, fajnie, fajnie się, fajnie, fajnie się gra w trio. Też płytę nagraliśmy w taki sposób, żeby później grając live nie było słychać jakichś wielkich różnic, że o, na płycie było tak, a tam da się to zagrać w trio bardzo fajnie. Z tego powodu, że gitary te wiodące były nagrane na tym samym wzmacniaczu, na którym Szymek gra na co dzień, na Fender Hard Rock Devil 4. I to brzmi, wiadomo.
w graniu na żywo, w trio, no trzeba troszkę fakturę zagęścić, nie? Niektóre numery gramy troszkę szybciej, bo tego wymaga po prostu aranż trio, żeby nie było tych dziur takich gdzieś tam słychać, gdzie były gitary w studio, nakładki zrobione, a tego teraz nie masz. Też nie korzystamy z looperów, nie korzystamy z tego typu rzeczy na koncertach. To wszystko jest organiczne. Bas, perkusja, gitara, wokale i to wszystko. Tradycyjnie. Dobrze. A czy z tą organicznością coś wspólnego ma wasza nazwa? Nazywacie się liver, wątroba. Dlaczego? Ha, tu powiem tak. Łatwiej było skomponować i zaaranżować numery, niż wymyślić nazwę zespołu. Siedzieliśmy dosłownie kilka dni. Jak można nasz zespół nazwać? Jak można nasz zespół nazwać? Nie? I chyba żona rzuciła hasło, nazwijcie wątroba. Ja pomyślałem sobie po angielsku liver. Brzmi fajnie. A też tak, ta nasza muzyczka to jest takie granie, jak to się mówi, z wątroby. Mhm. Nie? Czyli to, co nam leży na wątrobie, na scenie wywalamy z siebie po prostu grając. Nie? No szkoda, że nie można więcej grać na żywo w tym momencie, ale radzimy sobie teraz. Nagraliśmy kolejnego singla. O. Tym razem po polsku piosenka. W bardzo fajnym aranżu. Kiedy ją wypuścicie? No, pewnie gdzieś w lutym, bo mamy zamiar jeszcze Super. Klip dokręcić do tego. O tyle fajna sprawa, że mamy tam skrzypce o. w tym numerku. Bardzo fajna też taka balladka, nie? Piękny numer. Pochwalę się. Świetnie. Styczeń, Bardzo dobrze, luty. tak. To w takiej sytuacji od razu zaprosimy słuchacze i słuchaczki do Jak tego, żeby najbardziej. was śledzili, bo już w lutym będzie coś nowego. A tymczasem ja bardzo ci dziękuję i wam. No i trzymamy mocno kciuki, żebyśmy się spotkali wy na scenie, my pod sceną z zespołem Liber, z zespołem Wątroba, żeby posłuchać tego, tego co sobie wam. życzę, żeby to wróciło do normalności, cała ta sytuacja, żebyśmy mogli spotkać na koncertach, bo Tak, to jest największa przyjemność, nie? Granie na żebyśmy żywo. mogli poczuć rzeczywiście też w tych naszych wątrobach, co siedzi na waszej. Dokładnie. Wszystkiego Ostatnio dobrego. daliśmy koncert, sala, która może pomieścić ponad 200 osób, ze względów sanitarnych było 50. I tak, Wow. wiesz, były porozsadzane w Tak. odległościach. Trochę to dziwne, nie? Ta Tak, to jest sytuacja. troszkę Jeżeli chodzi dziwne. na scenę i widzisz tak, coś takiego, nie? Ale po paru minutach sprawa mi, zapominasz o tym i gra się tak samo, jakby było 300-400 osób, nie? Tak jak mówisz, no muzyka zagęszcza. Trzeba zagęścić fakturę i muzyka zagęszcza. No nic, trzymamy kciuki i ja wam życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich.